No hej, hej, witam, witam. Witam po prawie dobie, myślę, bo tak wczoraj wieczorem nastawiłem ten dzbanek z tym CO2, z wodą akwariową. Sorry za to strzelanie w kolanach. No i jest wieczorem wczoraj, tak, nastawiłem, a teraz jest następny dzień, godzina 19, tu jak widać po karmieniu. Tutaj sypło nieźle, czerwono. Trochę powiększyłem szczelinę, ale chyba za mocno. No ale miejmy nadzieję, że wyjedzą. Dobra, przejdźmy do tematu. No i tak to bombluje sobie cały czas. Można by rzec przez 24 godziny. No i nie pamiętam, ile tam było, 148 ppm chyba ta woda miała na początku. To zobaczmy sobie, ile będzie miała teraz po dobie bąblowania. 153 ppm. 5, może 6 ppm, nie pamiętam, czy tam było 147 czy 148, musiałbym na filmik spojrzeć. 5 ppm w ciągu doby 24 godzin. I teraz pytanie, czy to przybyło tych ppm ze względu na to CO2, czy to CO2 zwiększyło te ppm, czy po prostu błąd miernika, jakaś tam dokładność, czy po prostu jakieś tam minimalne odparowanie wody, bo widać. Nie wiem, czy to da się porównać, ale widać jak jest. Tam będzie można porównać z tym, jak było. Może tam z pół milimetra czy milimetr, nie wiem, tej wody coś odparowało i stąd ta różnica ppm, no bo w końcu powierzchnia jest całkiem spora do parowania. Temperatura w pokoju jakaś tam jest. No, przynajmniej tutaj pokazuje te 22 stopnie. No, do akwarium, tutaj nie wiem, jak to wyszło. No i jeszcze te pęcherzyki mieszają tą wodę i ułatwiają jej parować, więc te kilka ppm być może są skutkiem też tylko odparowania co nieco tej wody. To przy okazji tutaj mam też kubek z wodą, który stoi u mnie już. Zaraz zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dzisiaj piąty dzień. Rano to był pomiar. I to jest kubek z kranówką. Był z kranówką, która miała w momencie nalania 262 ppm. I tak to mniej więcej się przedstawiało, jak on sobie stał. I no było tej wody więcej. Tej trochę wody tu było na skutek parowania. No i tak to wyglądało. Pierwszego dnia zrobiłem cztery pomiary, drugiego dnia troszkę więcej pomiarów. No to tak można powiedzieć, że tendencja wzrostowa tych ppm-ów była. Trzeci dzień też tak w kratkę, ostatni pomiar dziwnie wyszedł, 278, więc no biorę to na karb. Też miernika, że raz zmierzy tak, parę ppmów tak, parę ppmów tak. On tam nie wiem, jaką ma dokładność wynikającą z danych producenta, bo chyba już nie mam do niego papierów. No ale generalnie, jak widać, startując od 262, tak. I to ciekawe, rano zawsze było mniej, nie? Rano było mniej i pod koniec dnia rosło. Rano mniej, pod koniec dnia rosło. Dziwne, nie? Tutaj znowuż tak niekoniecznie to się tak odbywało, a kubek stał sobie ciągle w tym samym miejscu, w tym samym pomieszczeniu. Tutaj było prawie tak podobnie. Tam 3 ppm różnicy. 1 do 4. Czy tam 4, 1 do 5. No i dzisiaj rano było 296.
Czyli już jakiś taki dziwny, nagły wzrost. I też nie wiadomo, czy tym chińskim miernikom należy tak ufać, czy plus minus tam ileś tych ppmów 10 trzeba po prostu brać poprawkę, tak? Jeżeli coś tam nie ruszy się o 30, o 50 ppmów, no to raczej należy uważać, że tam wielkie zmiany nie zaszły. No dobra, to zmierzmy sobie jeszcze teraz wieczorem, czyli to będzie dzień siódmy. Dzień siódmy wieczorem. Strzepniemy trochę to, żeby nie miało wpływu. I zobaczmy, ile wyjdzie. 294. Czyli tak jak tu całą dobę o kilka ppmów coś wzrosło i nie wiemy, czy to wzrosło na skutek, że CO2 zagęściło zawartość tej wody, czy po prostu odparowanie tej wody przez 24 godziny jakieś minimalne o te parę ppmów zwiększyło gęstość tej wody, tej soli w tej wodzie. No a tu bez CO2 z 260-70, powiedzmy sobie, przez 7 dni wyszło 294 ppm bez CO2. To teraz pytanie, czy jakbyśmy tutaj CO2 dali, to byłoby, że CO2 by zwiększyło tą ilość ppmów, czy po prostu ułatwienie parowania tej wody poprzez to, że CO2 ułatwia krążyć tej wodzie i odparowanie tym samym, bo bąbelki pękają i tak dalej, więc ta woda ma łatwiej, podejrzewam, odparować. By łatwiej odparowało i więcej by tych ppmów wykazało, gdybym tu przez te 7 dni miał CO2. No jest to tak niewielka różnica, no, że chyba ciężko to rozstrzygnąć w domowych warunkach, które dalekie są od laboratoryjnych, tak więc jakby to powiedzieć, jeżeli ktoś, tak jak ja tu, o tu, te CO2, teraz ono oczywiście nie idzie do akwarium, tylko idzie tu, do tego. Dzisiaj akwarium było pozbawione CO2. Na szczęście skutków ubocznych nie widać. Czy to CO2 ma jakiś wielki wpływ na zmianę ppm w takim wielkim akwarium? No, ciężko powiedzieć. W końcu ono dosyć też dużo, dużo z niego ulatnia się do atmosfery. Nie wszystko się rozpuszcza. Ja bym to pominął, wpływ tego CO2 na TDS w akwarium, jednak, że on jest zbyt nikły. Większy wpływ ma chyba jednak samo odparowywanie wody i przez to, ponieważ sama woda odparowuje z akwarium, sole nie odparowują. Stąd wynika, myślę, bardziej to zwiększenie TDS-u w akwarium, aniżeli z samego podawania CO2. No taki mi się przynajmniej wniosek nasuwa z tego, nazwijmy to, małego eksperymentu, który tutaj wykonałem. No i nic innego mi do głowy nie przychodzi. Wpływ CO2 jest raczej marginalny. No bo jeszcze raz sprawdźmy. Tylko tutaj by trzeba było. Znowu jest 0. No, 153. A tam nie wiem, jak filmiki połączę w jeden, to. No, sprawdzę, chyba było 147 albo 8 ppmów, no to jest przyrost przez 24 godziny, no praktycznie żaden, no. Tak jak tu mi się potrafił miernik w ciągu dnia, gdzie woda tylko stała w kubku,
zmieniać wskazanie aż o tyle w ciągu całego dnia, może nie całej doby, ale to od rana do wieczora. Na drugi dzień znowu to spadało, nie wiem, czy ten miernik, baterie odpoczywały i pokazywały już znowu od 260, a pod wieczór znowu więcej. Tu znowuż odwrotnie. No widać, no ten, to jest kwestia chyba miernika, no bo czego tu innego. Tutaj przez trzy pomiary w ciągu dnia, od ranny, popołudniowy mniej więcej i wieczorny, no można powiedzieć, że się utrzymywały na podobnym poziomie. No a dzisiaj też rano 296, no i wieczorem sprawdźmy. No jak w mordę, to samo, no. Tak więc myślę, że tymi miernikami, no to orientacyjnie coś tam możemy sobie mierzyć, ale czy precyzyjnie robić jakieś rzeczy, to raczej nie. Ale globalnie, biorąc pod uwagę tyle dni próby i ten wzrost jest, no to on musiał nastąpić, jeżeli tu nie było CO2, no to musiał nastąpić tylko i wyłącznie z powodu, no jednego, częściowego odparowania tej wody z kubka. Woda odparowała, sole dzięki temu się zagęściły. Tutaj dyskusyjna sprawa. 24 godziny, 4-5 ppm tylko różnicy. Na dosyć sporą pojemność, a naprawdę tego CO2 tu, zobaczcie, idzie. To nie jest jakoś tam kropla bąbelek na, nie wiem, na czy 3 bąbelki na sekundę. Tu tego leci, tu widać ją sporo. Jak na powietrza, czy można powiedzieć. O, zapierdyla. A jedynie 4 ppm. Czy tutaj wzrost ppm, czy tylko na skutek CO2, czy tylko tym skutkiem CO2 było wspomożenie odparowania tej wody przez dobę tam, nie wiem, pół milimetra czy mniej, i przez to zagęszczenie się tego, czy może po prostu tylko i wyłącznie błąd pomiarowy miernika, który jest klasy takiej, jakiej jest. To tak tytułem tego, co tam jeden z kolegów mnie pod moim jednym filmikiem namawiał, no zaproponował, żebym zrobił taki pomiar tego typu. No to w sumie zaciekawiło mnie i skusiło, i zrobiłem. Ale plaga krewetek. I zrobiłem. Czyli no, ja bym podsumował tak, że CO2 nie jest typową solą mineralną, którą ten miernik byłby w stanie wykazać i pomierzyć. I przez to wykazać, że ppm TDS-owe, tak, TDS wody rośnie. No bo to jest za mały przyrost na całą dobę, na tak małą pojemność i tak mocne, nie chcę powiedzieć natlenianie, bo to jest CO2, czyli tak mocne nadwutlenkowanie, tak, nadwutlenkowanie wody. No a tutaj, tak jak było pokazane, 7 dni i przyrost wyraźny, no czyli na skutek samego odparowania wody. O, taki mały eksperymencik. Na wykonanie którego dziękuję jednemu z komentujących pod jednym z moich filmów. Jest zrobiony, wyniki takie, jakie są, takie widać. Jak się ktoś z tym zgadza, to dobrze, jak nie, to też dobrze. No tyle, co mogę, więc mogę na ten temat w wyniku tego powiedzieć. No dzięki, pozdrawiam, hej, hej.